Dzień dobry. W tym filmie chciałbym zająć się kwestią adresowania bezwzględnego i chciałbym to pokazać na przykładzie obliczania rat kredytu. Jest to przykład opisany w skrypcie. Dobrze, pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to jest wprowadzenie komórce E1 tekstu wysokość kredytu. A w komórce obok, w komórce B1 wprowadzę wartość pożyczki. Niech to będzie 25 tysięcy. Od razu tutaj zmienię format komórki na walutowy, żeby było wiadomo, że chodzi o pewną sumę pieniędzy. W kolejnej komórce wprowadzę wysokość oprocentowania, przy czym będę to traktował jako oprocentowanie roczne i niech ono wynosi powiedzmy 10%. Dobrze, i jeszcze w kolejnej rubryce wprowadzę liczba rat. Dobrze, i niech to będzie 24 raty. Ok, teraz ustalę wielkość rat w poszczególnych miesiącach, więc zacznę od listy rat. Wprowadzę nagłówek numer raty i w kolejnych wierszach wstawię serię wartości od 1 do 24, więc wstawiam jedynkę i z kontrolem kopiuję ją aż do momentu, gdy uzyskam 24 pozycje. Dobrze, w kolejnej kolumnie wprowadzę nagłówek termin spłaty i wprowadzę tutaj pierwszy termin, niech to będzie na przykład 15 marca 2020 roku. Kolejna data to byłaby 15 kwietnia 2020 roku. Zaznaczam obie te komórki i kopiuję je w dół aż do 24 pozycji. No i Excel automatycznie wylistuje mi kolejne terminy spłaty. To będzie 15 dzień kolejnego miesiąca. Jeżeli zacznę spłacanie w marcu 2020, to skończę 15 lutego 2022 roku. Dobrze, kolejna rzecz to byłaby rata kapitałowa. Więc ratę kapitałową należy traktować jako wysokość, sumę pożyczonych pieniędzy podzieloną przez liczbę rat. Więc ponieważ mam obie te wartości już zapisane w komórkach, to tutaj wprowadzam odpowiednią formułę, więc wprowadzam, że jest to wysokość kredytu, czyli to, co mam w komórce B1, podzielone przez liczbę rat, czyli to, co mam w komórce B3. No i tutaj odpowiednia kwota się listuje. Ale teraz proszę popatrzeć, że jeżeli ja będę to kopiował do kolejnych komórek, no to mam jakieś takie dziwne komunikaty. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że przy takim zapisie, jaki wykorzystałem, czyli podzieliłem B1 przez B3, to przy próbie kopiowania takiej formuły Excel automatycznie zmienia numery wierszy, więc proszę popatrzeć, że w kolejnym wierszu mam zamiast B1 przez B3, to mam informację o tym, że tutaj ma być podzielona zawartość komórki B2 przez B4, a w nich mam jakieś takie rzeczy, które no zupełnie mi nie odpowiadają. Oczywiście to się zmienia i w kolejnych wierszach mam no rzeczy dziwne, a na pewno niespodziewane. I nie takie, o które mi chodzi. Więc jak taką formułę zapisać? Jeżeli chcę, żeby ta rata kapitałowa była liczona cały czas
na podstawie tych samych komórek, to muszę zablokować możliwość zmiany podczas kopiowania. Robię to w ten sposób, że wprowadzam formułę taką jak do tej pory, czyli wskazuję, że to ma być wysokość kredytu, zawartość komórki B1 podzielona, za chwilę ją podzielę przez B3, ale zablokuję ten adres wprowadzając znak dolara przed nazwą kolumny i przed nazwą wiersza, dzielone przez to, co mam w komórce B3 i tutaj to samo, B3 muszę zablokować dolarami. Zamiast wprowadzać ręcznie znak dolara, czyli używać klawisza Shift 4, mogę tę samą rzecz wygodniej sobie wprowadzić, używając klawisza F4. Mianowicie, jeżeli najpierw wprowadzę komórkę, to ona automatycznie wprowadza się w formie względnej. Natomiast jeżeli kliknę klawisz F4, proszę spróbować, no to adres zmienia się na formę bezwzględną, czyli taką, jakiej potrzebuję. Akceptuję ten zapis enterem. Oczywiście formuła działa, ale teraz proszę popatrzeć, że jeżeli ja ją skopiuję do pozostałych wierszy w arkuszu, no to dostaję właśnie taką wartość, jaką chciałem, czyli 25 tysięcy podzielone przez 24 raty. I proszę zwrócić uwagę, że gdziekolwiek nie kliknę w tym arkuszu, to ciągle mam taką samą formułę, czyli ciągle to jest wartość uzyskana poprzez podzielenie zawartości komórki B1 przez P3. W ten sposób blokuje możliwość zmiany przy kopiowaniu. To teraz kontynuuję ten nasz arkusz, więc kolejna rzecz to będzie rata odsetkowa. Ona się będzie zmieniać i ona będzie zależeć od bieżącego zadłużenia, więc najpierw muszę wyliczyć to bieżące zadłużenie. No jak ono będzie liczone? Mianowicie będzie to wysokość kredytu pomniejszona o już spłacone raty. Więc wysokość kredytu mam w komórce B1. No i teraz, ponieważ zakładam, że za chwilę będę kopiował tą formułę do kolejnych wierszy, to muszę zablokować adres B1, żeby on był ciągle pobierany z tego samego miejsca. Więc używam klawisza F4, aby zamienić adres względny na bezwzględny. Czyli to jest wysokość kredytu minus, i teraz formuła wygląda w ten sposób, że to jest numer raty pomniejszony o 1, czyli w nawiasie mam numer raty minus 1 i razy rata kapitałowa. Tak wygląda moja formuła. Akceptuję to. No i mam 25 tysięcy, no bo w chwili, gdy będę spłacał pierwszą ratę, to ciągle to zadłużenie wynosi tyle, ile cała pożyczka, czyli 25 tysięcy. Ale jak to będę kopiował do kolejnych wierszy, to ta kwota zadłużenia powinna maleć. No i tak właśnie jest, ona maleje. W kolejnej kolumnie wyliczę sobie ratę odsetkową. Jak ona będzie liczona? No jest to zadłużenie, czyli wskazuje zawartość komórki sąsiedniej, pomnożona przez wysokość oprocentowania, czyli to, co mam w komórce B2, ale znowu muszę pamiętać o zablokowaniu tej komórki i dzielę to jeszcze przez 12, gdyż chodzi o to, że to oprocentowanie jest w stosunku rocznym, a raty są spłacane w odstępach comiesięcznych, więc ta wysokość musi być podzielona przez 12. Ok, dobrze. No i teraz kopiuję tę formułę do pozostałych wierszy. Ona powinna maleć i tak właśnie jest. Więc ta rata odsetkowa na początku jest największa, a potem maleje. No i w ostatniej kolumnie mogę sobie wyliczyć sumaryczną ratę, czyli rata sumaryczna. No jest to nic innego jak suma obu rat, czyli sumuję tutaj ratę kapitałową i ratę odsetkową. No i kopiuję tutaj tą formułę do kolejnych wierszy i te raty malejące mam wyliczone, one będą tak wyglądały w takich kwotach
ten kredyt będzie spłacany. No na koniec dla ciekawości jeszcze można wyliczyć sumaryczną wartość wszystkich rat, więc będzie wiadomo, jak wysoką kwotę bank od nas dostanie z powrotem po spłaceniu całego kredytu. Użyję tutaj funkcji autosumowania. Program automatycznie rozpoznaje komórki, które będą sumowane i jeszcze tutaj poprawię, tak, od F6 do F29 akceptuję, no i mam wysokość kwoty, która będzie spłacana. Dobrze, no najważniejsza lekcja z tego przykładu jest taka, że jeżeli my chcemy zablokować komórki i chcemy użyć zawartości tych samych komórek w różnych miejscach arkusza, nie chcemy, żeby one się zmieniały przy kopiowaniu, należy użyć adresowania bezwzględnego z użyciem dolara, poprzedzającego nazwę i wiersza, i nazwę kolumny. Dziękuję za uwagę.